Kierowcy, którzy łamią przepisy i dostają punkty karne, będą mogli za pieniądze zmniejszyć ich liczbę. Wracają kursy redukujące. Raz na 6 miesięcy odpłatnie będzie można skasować ze swojego konta 6 punktów. Są jednak pewne ograniczenia, a i termin rozpoczęcia kursów pozostaje nieznany. Fatima Orlińska. 6 punktów raz na 6 miesięcy pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnej sumy punktów karnych będą mogli od września zredukować kierowcy. Przynajmniej takie są założenia i zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego każdego dnia odbierają setki telefonów z pytaniem o to, kiedy ruszą zapisy na kursy. My jako Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego jesteśmy przygotowani do tego, żeby te szkolenia prowadzić. Jeśli chodzi o zaplecze, infrastrukturę, jak również wykładowców, mamy to zapewnione. Czekamy tylko na opublikowanie programu i wprowadzimy te szkolenia w pierwszym możliwym terminie. MSWiA jeszcze w sierpniu opublikowało projekt rozporządzenia, na ogłoszenie którego czekają ośrodki szkolące kierowców. Dokument nie został jeszcze przyjęty. Jak tłumaczą w ośrodkach szkolących kierowców, kursy mają mieć wymiar edukacyjny zmierzający do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a nie stanowić metody odkupienia dosłownie przewinień. 8-godzinny kurs zakłada m.in. spotkania z psychologiem transportu. To jest w ogóle nieetyczne działanie, dlatego że faworyzuje osoby, które są bardziej zamożne, które stać na przykład na to. Nie są osoby, które nie mają możliwości finansowych, żeby uczestniczyć w tego typu zdarzeniach, a tym samym nie stać ich na odkupienie swoich win za pieniądze. I to jest troszeczkę nieetyczne. Myślę, że tu warto by było się też nad tym aspektem pochylić. A druga kwestia, myślę, że lepszym rozwiązaniem jest wygospodarowanie jakiejś kwoty dla szkół nauki jazdy po to, żeby wprowadziła zajęcia cykliczne związane z zachowaniem na drogach, z bezpieczeństwem na drogach. Reedukacyjne kursy dla kierowców wracają po roku przerwy, kiedy takiej możliwości anulowania punktów nie było. Dziś jeszcze nie wiadomo, ile kierowcy zapłacą za kurs, który ma objąć 8 godzin wykładów i praktyczne zadania na placu manewrowym. Powrócić ma również system kasowania punktów karnych po upływie roku, a nie jak obecnie po 2 latach od opłacenia mandatu. Jeśli mówimy o najczęstszych wykroczeniach, które miały miejsce w ciągu tego roku, to mówimy o przekroczeniu prędkości. Warto tu wspomnieć, że jeżeli ktoś przekroczy powyżej 71 km na godzinę, może otrzymać mandat w kwocie aż 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów. Jeśli w ciągu 2 lat popełni drugi raz takie samo wykroczenie, to jest to już kwalifikowane jako recydywa. Punkty nadal 15, ale kwota już aż 5 tysięcy. I choć wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają wątpliwości, czy kursy reedukacyjne będą mogły ruszyć 17 września, MSWiA na zadane mailowo przez nas pytanie odpowiada jednoznacznie. Proces uzgodnień projektu rozporządzenia zakończono i będzie ono obowiązywać od 17 września. W związku z tym ośrodki będą mogły doszkalać kierowców, choć sama forma kursów wciąż jest przedmiotem dyskusji.